Baśń z terenów Austrii i Węgier. A Story from Austria and Hungary. Głupi Hans. Foolish Hans. Była sobie raz biedna wieśniaczka. Once upon a time there was a poor peasant woman. Była wdową. She was a widow. I miała ledwie jednego syna. And had but one son. Miał na imię Hans i był bardzo głupi. His name was Hans and he was very stupid. Było lato. It was summer time. Jego matka dała mu wielki garnek z miodem and his mother gave him a large pot of honey i powiedziała tak, saying: Wysyłam cię teraz do miasta, żebyś to sprzedał. I am sending you to town to sell this. Ale nie pozwól, żeby ludzie za dużo z tobą rozmawiali. But don't let people say too much to you. Bała się, że ludzie będą się targować i za dużo od niego wytargują. She was afraid that people would bargain too much with him. Przyjechawszy do miasteczka, zaczął wykrzykiwać. Arriving in town, he cried out, Kupujcie mój miód! Miód! Kupujcie mój miód! Buy my honey! Buy my honey! Ludzie mówili, A po ile? The people said, How much does it cost? Ile to kosztuje? How much does it cost? On odpowiadał, O, już za dużo mówicie do mnie. He said, You are saying too much to me. Nie możemy się przynajmniej dowiedzieć, ile on kosztuje? Can't we at least ask how much it cost? O, nie, mówił. Już za dużo powiedzieliście do mnie. I się spakował i opuścił miasteczko. No, he said. You have already said too much. He packed up and left town. Kiedy był już na wiosce, zleciały się wszystkie muchy i osy wokół tego miodu i zaczęły się domagać tego miodu. Out in the country, flies and wasps swarmed around him, wanting his honey. Kupujcie mój miodek, miodek na sprzedaż. Buy my honey, he said. One nie potrafiły odezwać się ani słowem, a więc wylał przed nimi cały miód na ziemię. They were not able to say anything to him, so he poured his honey out on the ground. No dobrze, ale będziecie musiały mi zapłacić za tydzień. Powiedział. You will have to pay me in a week, he said. Potem poszedł do domu i tak powiedział swojej matce. Then he went home and told his mother. Mamo, sprzedałem miód, a pieniądze otrzymam za tydzień. I sold the honey and will get the money in a week. Po tygodniu znowu wyruszył do miasteczka. A week later, he set off for town. Aby odzyskać swoje pieniądze za miód, zabrał ze sobą solidną pałkę. Because of the money for the honey, he took along a stout cudgel. Dotarł na miejsce. He arrived at the spot. I tam ciągle były pszczoły i muchy, które zlizywały te resztki miodu, która jeszcze pozostała. And there were still bees and flies there, licking up the honey that was left. Powiedział, ja chcę teraz moje pieniądze. Ale one nic mu nie dały. He said, I want my money now. But they gave him nothing.
Zaraz to wszystko ukrócę, powiedział. I wszystko zrelacjonuję przed sędzią. I will make short work of this, he said. I am reporting you to the judge. Poszedł więc do sędziego, który zapytał, czego ty właściwie sobie życzysz? He went to the judge, who asked, just what do you want? Te muchy i te osy kupiły ode mnie miód, powiedział. A teraz odmawiają zapłaty. The flies and wasps bought the honey from me, he said. And now they refuse to pay. Sędzia zaczął się śmiać. The judge began to laugh. Widząc, że naprawdę ma do czynienia z prawdziwym głupkiem. Seeing that he was dealing with a real simpleton. Wszystko, co ci mogę powiedzieć, all I can tell you, to to, że kiedykolwiek zobaczysz muchę, powinieneś uderzyć ją i zabić. Is that whenever you see a fly, you should strike it dead. Tak mu odpowiedział. He answered. Wtedy właśnie, kiedy to mówił, mucha usiadła na nosie sędziego, a Hans uderzył prędko w ten nos, żeby zabić tę muchę. Just then a fly flew onto the judge's nose and Hans hit the fly on the nose. Oh, jeez, mój nos! Oh, jeez, my nose! Wykrzyknął sędzia. Wtedy Hans odrzekł. Ja zabijałem muchę, a nie twój nos. Then Hans said, I was hitting the fly, not at your nose. Wtedy sędzia pomyślał. Then the judge thought, on może jeszcze kogoś zabić, jeśli zobaczy, że usiądzie na nim mucha. He could kill someone if he sees a fly sitting on them. A kto na to wszystko pozwolił? And who allowed it to happen? Sędzia. Tak powiedzą ludzie. The judge. That's what people will say. A więc zapytał Hansa. So he asked. A ile kosztował ten miód? How much did your honey cost? 300 florinów, powiedział Hans. 300 florins, said Hans. A więc sędzia wypisał mu paragon, wysłał go do kasy, a kiedy Hans otrzymał swoje pieniądze, powrócił szczęśliwy do domu. So the judge wrote him a slip and sent him with it to the cashier, and when he received his money, he returned home. Bye!